Cześć kochani. Cześć kochani. Witamy na kanale u Agi i Romy. Zapraszamy Was na rynek do naszego nowego punktu, gdzie zleciały się papugi. Tropem tropików podążymy dalej z tematem osłon okiennych. Zapraszamy. Zapraszamy. Kochani, może nie są to tropiki, ale jest naprawdę ciepło i chciałyśmy Wam pokazać jedno z fajniejszych rozwiązań na taras. Jest to tak zwana markiza. Markiza. I do czego służy taka markiza? Do osłony przed słońcem, wiadomo? Przed słońcem, oczywiście. Tak. Mamy ją, jak widzicie, tutaj w kolorze białym. Wszystkie elementy są w kolorze białym i materiał jest w kolorze takim beżowo-brązowym, ale dostępność i gama kolorów tak jakby wszystkim jest ogromna i szeroka. Także możemy mieć tą markizę w kolorze antracytowym, możemy mieć tą markizę w kolorze brązowym, możemy mieć ją z materiałem białym, szarym, czarnym, jaki tylko Wam pasuje. Czyli możemy dobrać markizę pod kolor elewacji? Tak, pod kolor okien. Pod kolor okien? Tak, pod kolor. Czy te elementy białe mogą być też w innym kolorze? Tak, mogą być, jak powiedziałam, antracytowe, brązowe, już jest szeroka gama. Czyli do wyboru mamy zarówno ten element, nie wiem, te jak są materiału tak, jak i okucia, jak gdyby. Tkanina też? Tak, różne wzory, różne, nie musi być w paski, może być gładka, także jest tutaj ta możliwość naprawdę szerokiego wyboru. Ta markiza jest sterowana pilotem, którym możemy ją zamykać i otwierać. Również może być na klawisz wewnątrz domu. Ten klawisz jest przy oknie, którym możemy otwierać i zamykać. I to jest również możemy mieć, Agnieszko, jeszcze tylko jedno rozwiązanie, możemy mieć na korbę. Czyli możemy ją też otwierać sobie jak gdyby ręcznie od zewnątrz. Tak jak powiedziałyśmy, kolory, wzory materiałów są różne, można dobrać pod swój gust, pod kolor, pod elewację, pod okna, pod wszystko, co się znajduje na tarasie. Tak, i chciałam powiedzieć, że jest to taki z jednej strony niepozorny element, no bo markizę można zamontować sobie w każdej chwili, tak? Tak. Ale jak już mówiłaś o tej elektryce, to właśnie przyszło mi do głowy, że jednak warto przemyśleć wcześniej, tak, w trakcie budowy, czy chcemy mieć właśnie element, on jakieś... Chyba papugi. Chyba papugi przyleciały, dokładnie. Tak jak powiedziałaś, my jesteśmy w tropiku, także papuga przyleciała. Jesteśmy na tarasie. Temat tarasów ciągniemy już jakiegoś czasu, na pewno od przedostatniego odcinka. Tak. W związku z czym różne rzeczy się dzieją na tarasie. Różne rzeczy się dzieją, także... Zmierzałam do tego, że planując taką markizę, należy pomyśleć o elektryce. Tak, jeżeli chcemy ją mieć, oczywiście uruchomioną z pilota lub z jakiegoś włącznika. Jeżeli będziemy mieć kolbę, to będziemy musieli użyć siły swoich rąk. Zobaczcie, my sobie tutaj z Romą na tarasie siedzimy. Jest przyjemnie, pijemy sobie wodę. Jest z nami pilot. Mamy pilota. I co robimy? I sobie zwijamy markizę. Ponieważ słońce zaszło i teoretycznie jest nam niepotrzebna w tej chwili. Wasze zdrowie. Kochani, mamy nadzieję, że przypadł Wam do gustu ten odcinek o osłonach okiennych. Był w trochę innym wykonaniu, w trochę innej scenerii, ale wiemy, że w tym roku ma być bardzo upalne lato. Te papugi nie przez przypadek się tutaj zleciały. Także kochani, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie nas. Zapraszamy. Dokładnie. Pamiętajcie, żeby być na bieżąco z naszymi filmikami na naszym kanale. Naciśnijcie punkt subskrybuj. Wystarczy się zalogować i nas obserwować. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zapraszamy na Instagrama, na Facebooka, jesteśmy również na TikToku. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o osłonach, to zapraszam do Romy. A jeśli chcecie świetny projekt, to zapraszam do Agnieszki.
Dziękujemy za uwagę. Do miłego. Do zobaczenia. Pa.